Witam z miejscowości Krasna. U samych stóp, można powiedzieć, Łysej Chory. Dzisiaj miała być rajza na Łysą Chory, ale sami widzicie, że niestety ta rajza dzisiaj nie dojdzie do skutku. Leje niesamowicie tutaj, przez co tam jest Łysa Chora. No niestety, u nas nie zapowiadali deszcza, a tutaj cedzi niesamowicie. Więc Łysa Chora po raz kolejny obroniła się przede mną. Jak to wytłumaczyć? Pewnie jest jakiś fatum, że ona mnie po prostu nie chce. No cóż, jadymy na jakąś inną trasę, tam chyba nie będzie lowo. Mam nadzieję, że dzisiejsza rajza dojdzie do skutku jakimś cudem. No cóż, no czasami tak się zdarzą. U nas piękna pogoda była tutaj od właściwie czeskiego Cieszyna. Zaczęło kropić, a tu już ewidentnie leje. Więc Łysa Chora zaś się obroniła, a dzisiaj rajzy na nią nie będzie. Jak widzicie, wszystko przygotowane było, wszystko było ok. Rower spakowany, a tu taki numer. Ujechałem jakieś 3 km, a tu ani śladu deszcza. Ale numer, a to jest nadal karwina. Wielko szkoda, że ta Łysa Chora dzisiaj nie wyszła, a ta góra się broni przede mną niesamowicie. Ona mnie tam najwyraźniej nie chce. A byłeś już u jej stóp. Co za franca. No ale teraz mamy plan B. Ktoś powie, no tak, Roba, ale jeździsz ciągle tymi samymi drogami. No nie ciągle. Bo jak widzicie, żelaznego szlaku rowerowego w ten sposób, jak teraz, jak jeszcze nigdy nie robił. Zawsze było ruszanie z Zebrzydowic. Nigdy nie było ruszanie z Czech. Ja tak godą z Czech, ale to przecież jest Dali Śląsk, nie? No i tak się uznałem, że żeby dzisiaj może nie jechać całkowicie tym takim bardziej znanym wariantem żelaznego szlaku rowerowego, a jechać tym pierwotnym, podobno, że nim nie jechał. A więc ten bardziej znany on w tej chwili odbija na prawo, a ten pierwotny idzie prosto. A ten bardziej znany jedzie na Petrowicę u Karwinę, ja jadę na Gołkowicę. One potem i tak się połączą. No to osiągamy już granicę Polski. Wjeżdżamy do Gołkowic. No tak, słupki. Oczywiście jak najbardziej będą kontynuowane od tego miejsca w lewo. Tylko musimy doczekać, aż szoki znikną. Ale jak widać, że rowerzystów jest sporo. Po polskich filmach też. No to już są Gołkowice. Mamy tutaj drewniany kościół. Zawrzyte. Yeah.
pięknie zrobione. Super. Tutaj startuje zazwyczaj Tour de Silesia. Średnia na ostatni kilometr wyniosłaby 14,8 km na godzinę. Czas trwania ostatniego kilometra było 4 minuty 2 sekundy. Listopad, grudzień. Przed inauguracją sezonu nadkarskiego. We wiośnie to już nie godzin, bo to się nigdy nie udało jeszcze do tej pory. Z reguły jest tak, że sezon narciarski nam się przedłuży i jest sytuacja taka, że tu już rosną krzoki, a na stokach jeszcze jest śnieg. Jeszcze można skirajzować, więc no nie da się tego pogodzić. Pamiętajcie, że skirajzy mają większość na rowery. Nie. Czemu mają wyższość? No bo tym, że po prostu sezon narciarski trwa zdecydowanie krócej niż sezon rowerowy. Dlatego to trzeba wycisnąć tak jak konkursy Pucharu Świata TVP, które są organizowane w Polsce, to TVP też ja tak wycisko jak cytryna, żeby jak najwięcej pokazać, bo innych nie mogą. Tak samo ja i będę wyciskać ten sezon narciarski jak cytryna. Żeby się jak najwięcej dało. A może jakiś urlop się załapie w styczniu. Aby było super. Dobra, wracamy na żelazny szlak. Tutaj troszkę kłodzie zjechał. W kontekście właśnie tej pustki austriackiej granicy. Ja myślę, że taki plan był do Bochumina, żeby ją zrealizować. Ale potem zaś może być jeszcze bardziej atrakcyjnie, bo pamiętajmy, że kraj Kłuczyński był w Prusach. Także tam też będzie ciekawie. W przednim wejściu zapomniałem coś powiedzieć, przecież tu były szutry w tym miejscu. Zrobili asfalt. Haha. Znaczy się, że już zdecydowana większość żelaznego szlaku je asfaltowo. Tu były szutry, takie żółte kamienie. Taka sytuacja, że stary szlak prowadził w lewo, bo i prosto przez sumę bardzo nie pamięta. Zaraz to obczajemy, jak ten nowy idzie. Stary nie ma zaznaczony. Robimy tu taką małą pętlę.
No i tu jest chyba jedyny taki skuter na tym żelaznym szlaku. Tam w rejonie Łysej Chory nadal jest zamroczone, więc to pewnie dalej leje. Także jak nie wiszą, to będziemy próbować za tydzień. Myślę, że będziemy walczyć do skutku. We wrześniu jeszcze to trzeba zrobić. Podbucze. Wjechałeś na jedną część tego szlaku podobnych lajzach, a jeszcze sztreka szła, albo jak to Wolibana, ale już zjeżdżą z niego. No tu w Łaziskach to jest bardzo krótki odcinek tego. Dobra, zjadłeś się zapiekanka, no to taką przekąska bardziej była. 30 cm zapiekanka z szynką. Bo chłop musi jeść mięso. Nie no, żartuję oczywiście, ale tam każdy ma swoje preferencje. Ale też wśród rowerzystów panuje takie przekonanie, żeby nie jeść do oporu i od razu nie wsiadać na rower. No bo to nie jest zbyt fajna sprawa. Można po tym zaś przy wysiłku z powrotem widzieć ten obiad. Tam w tym barze ktoś stwierdził, że lato się kończy. To co widzimy, to niestety zwiastuje na to, że lato się kończy. Meteorologiczne lato się już dawno skończyło. Może pogoda jesienna, ale nie ukrywajmy. To co najlepsze mamy już za sobą. Tam z tu na górę, przebaczcie, dalej jest ciemno. Naliczone. Lipa. Gór nie ma. Ale jest plan B. Czyli żelazny ślad numerowy. W czym jest drugi środkowica? Już był znak. No widać, że to kiedyś była sztreka. Bo tu dzierżbana, chociaż bardziej tutaj bana by tam dodali. Czyli kolej po prostu. Co my tutaj mamy? Bochumin, Pszczyna. Aha, czyli to jest ten planowany szlak EV4. On już tu jest zaznaczony. Mamy takie miejsce odpoczynkowe. Jest mapa, z tym, że ta mapa nie uwzględnia całkowitego, znaczy w tych alternatywnych tras, ona widzę, że uwzględnia jedynie ta główna pętla. Zgadza się. Kajo jest. A przez Skrebeńsko, no właśnie, to jest ten odcinek, co tam przez te pola miał jechać. To jest ten odcinek chyba dzisiaj pominiony. Jest tu.
pojedziemy tu. Nie wiem, czy nie zjadę kąszczek tu, bo tu jest ten stary ślad żelazny. Jak oto tu planują ten FV4? A, to w Jaszczyndzie. Dobra. Żelazny szlak rowerowy. Po 100 metrów jest defibrylator AED. No proszę. Trzeba dać pozór, żeby mnie tu nie przejechał. A widzicie tam strona łysej chory, dali czorno. Ta góra mnie nie lubi. Ona mnie tam nie chce po prostu. Sprawdzimy, czy ten defibrylator faktycznie tam jest. Oczywiście uruchamiać go nie będę. Ale to jest bardzo pożyteczna rzecz. No, jak ktoś herc klekotów dostanie, to się przyda, oby nie. Co my tu mamy? To jest coś nowego. To jest coś nowego tutaj. Jak wygodnie. Co mamy? Stacja ładowania rowerów elektrycznych. Tu jest coś takiego. A jest takie gniazdko i tu można podłączyć. Tutaj nawet oświetlone. O, jest tu kamera, także witam wszystkich oglądających. No i mamy też stacja naprawy roweru. Jest i pompka. Jest i na te, i na te. No a klucze jakieś i nawet syn. Te do ściepowania okien. Jest zasilanie i jest oczywiście defibrylator. Bardzo przydatna rzecz. Czyli dar Fundacji JSW Jaszczyńskiej Spółki Węglowej. Tu jest instrukcja, jak udzielić pierwszej pomocy. Oby nigdy się nikomu to nie przydało. Ale też bardzo fajna sprawa. Tego nie było, tego punktu tu. Ulica Komuny Paryskiej. Tak, to jest dalej Jaszczębie tutaj. Tu był taki trójkąt, że tutaj torowiska krzyżowały. Powiem wam tak, że mamy czas. Tu idzie droga w kierunku Połomi. Z racji tego, że była też rocznica śmierci mojego onkla, wujka, Romka. To ja jadę do Połomi w tej chwili na grób, ale nie mam znisza. Ale musiałbym tu wjechać na lód. Stacja Zielony Most. Ja tu idzie auto wystawić, zaparkować. Stacja Ugrzybków. Na to pozdrawiamy pana z kanału Na Kole po Śląsku. Lody, napoje, piwo. No a z tym trzecim to byś raczej nie przesadzał. Chyba że bezalkoholowe. Tylko i wyłącznie bezalkoholowe. Prawdziwe piwo rowerowe. O. Coś tu wykombinujemy. W sumie to nie mam dość czasu, żeby do auta zajechać. Mogę i nawet w nocy tym autem wyruszyć. Nie mam jakiegoś limitu czasowego.
tą połomią to nie jest taki głupi pomysł. Zobaczymy. Lepsze obrazy tylko 1 km. Tu mamy taki kunsztek z tego betonu. Trzeba zjechać, bo sztryka szła tam dali. Tutaj zrobili zjazd na taką dróżkę, bo tam zaraz to będziecie widzieć. Kiedyś był wiadukt, ale potem to ten wiadukt zlikwidowali i zrobili normalny nasyp ziemny w miejscu tego wiaduktu. Jest troszkę taka sztajfa. Alpaki u Basi. Rutawa, ulica Korowa 10D. Jak ktoś chce, to niech tam idzie. Alpaki pooglądać. Do Basi. Jak następny dzień będzie robił? Uważaj. Lewej maszyny. Odjechać? Tak. No i tu wjeżdżamy zaś na tory. Ja tak. Druga robi. I szlak ucieli. Będziemy zjeżdżać z tej bany, z tej sztreki, żeby wjechać na tą alternatywną trasę, która była pierwotnie. No tam będzie trochę sztajpów, ale przecież sztajpy to nasza specjalność, a w sumie to dzisiaj miała być Wysochora, więc sztajfa i to potężna. Wjeżdżamy, gdzie tu jeszcze wrócę dziś. Spokojnie. Bynajmniej taki jest plan. Jest rozwidlenie. Niestety fragmentem głównej drogi. Jastrzębia do Zdrowic. Zobaczcie. Klara się pokorzała. Się ciepło robi. No i teraz przejeżdżam nad tym, co wcześniej jechał. Tam jechał. A teraz nie jechać.
Doktorska. Nie. Tam nie, ona tu. Jakaś kanalizacja tu. Kanalizacja. Ja. Kanalizacja. Wodociąg. No to za chwilę zjadę z tego szlaku. Jak widać jest oznakowanie. Po lewej stronie już mówię blisko granica czesko, a do niej blisko austriacko. Ludzie świecą. Ostatnio żeś czytał o tym żółtym pieruństwie, że to też jest jakiś gatunek inwazyjny. Ale faktycznie dużo tego jest. Mam takie uczucie, jakby mi luft ze zadku uciekł. A czasami takie uczucie jest, ale u mnie jak luft uciekł, to momentalnie czuję bieżnik na opuń. Ona się tak rozłazi. Widzę kościół w koło mi. Jedzie hulajnota. Na kole po Śląsku. Nie wiem, czy tak jeździmy na tym kole po Śląsku, chociaż ja jeżdżę i po Śląsku, i po Małopolsce. Z racji tego, że na przykład Czechowice Dziedzice to graniczą z Małopolską. Powiem, no ale jak Czechowice Dziedzice graniczą z Małopolską? No graniczą. Zawsze graniczyły. Rzeczna. No i tu w tym miejscu właśnie. Widać się, te szlaki schodzą. Po tym moście, że jechał. Ostatni bastion polskości na Śląsku. No i tam jak ten rowerzysta, to się wyjedzie na żelazny szlak, na te motabana, na ta sztreka, a ja w tej chwili jada do Połumi. Jednakże tego szlaku nie opuścił. Dali tutaj wiedzie jeszcze. No to jadymy nim dali. Chyba o tym zapomniał. Dali są taki. Aha, on wiedzie tam KTR. Epoł 4. Jademy. Sołectwo Moszczenica. Tak, to jest sołectwo, ale w ramach Miastrzębia. Kiedyś jako Moszczenica Śląska. Też że słyszał taką nazwę. Idę w lewo. Oj, stary Wizum.
Teraz. Jest ulica Komuny Paryskiej, czyli tam ten defibrylator był. Się tu schodzę też tak. Ja powinienem wjechać na drogę. Ja już przejechał na tym odcinku. Nawet jak się tam kawałek zagnął. Zagnął. Nie widziałem znaku. A jednak tam coś tu jest. A to mamy drugi taki. Kilowaty odcinek. To jak jest w tym zajada do południa? Chyba trzeba będzie skorzystać z nawigacji. Może mnie poprowadzi jakimiś fajnymi drogami, kiedy mi rzecz jeszcze nie jechał. A i tutaj będzie zaraz szlak wchodził na te tory. W Sotkowicach jednak. Nie z Rutkawia, a w Sotkowicach. Ja, tak to było. Tak to leciało. I tu się wjeżdża na glajda. Dobra, no to w tym miejscu opuszczą ten żelazny szlak. Żebyście uwierzyli. Tu jest właśnie to. Widzicie? Ja tu zjechał. Po prostu opuszczam ten szlak. Na chwilę. Zjechałem się do południa. Ograniczeń czasowych nie mamy. Więc możemy realizować po cichu nawet. Dwa powerbanki mam ze sobą. Nie ma źle. O, widać żelazny. Widać. Wyjechałem z Jastrzębia. Powiem wam, była tu sztajfa. Ale ja nie kojarzę, żeby ją tu kiedykolwiek jechał. Każe mi jechać prosto. Ulica Józefa Dąbrowskiego. Tak o tym pokazuje. Widzicie, jakaś nowa droga. Asfalt nie wygląda na stary, równe to tu jest. O, tym też by szło jechać, także wolę jechać równe, nie? Na kole, jak to tu modają. No z tym równym asfaltem to że chyba zawczas powiedział, widzę, że ten równy asfalt się już kończy. Za 200 metrów skręć w prawo. Dobra, panie Gudowski. Maciej Gudowski mi go dowiecie o tym? W nawigacji. To Bike Computer Pro zamiast tej baby to powinna dodać Krystyna Czubówna. Dobra, lekko w prawo. Zostanek tu zaskrzyczać. Dobrze.
Koło mnie to wyprowadził ten Maciej Budowski. Ale fajne miejsce, no na działkę super. Jak podacza tutaj wybudować, albo i nawet chałupa. Kurde, powiedziałeś po rusku dacza. Ale u nas też się tak wiedzą. Nie przypominam sobie tej drugiej. No tu już w autu nie wie, po razie. Tu serpentyny dosłownie. Kurde, jak w górę. No, było z piętki, to i teraz będzie pod piętka. Ale to dobrze. To no, nie tak dobrze, bo już się tu jednak za rybą. Kurde, za rybą się z tym szuczę. I już wiem, ta rzecz bije. Koło szybów zachodnich KWK Jastrzębie, albo Moszczenica. Ale to KWK Jastrzębie było. A, nie wiem, albo Moszczenica, kurczę. Jedna z tych dwóch. Skręć w prawo. Skręć w prawo? Tam mam jechać? Co? I co, i prosto? A, to tu będzie wejście w lewo, odbicie i co, ominąć. Nie ma tu żadnej takiej drogi. Tu się nie da przejechać. Ale tu nawigacja prowadzi. Który opowiadasz, okej? A nie Budowski? Widzicie, jak to czasami nawigacja potrafi zaczyna zrobić człowieka? Chyba, że to jest nie tu. A tu. Szyby przejechać. Nie. Tam nie chcę jechać. Ale jest tu szlak rowerowy gminy Mszana. Więc kieruje się tym szlakiem. Dobra, panie Gudowski. Uprowadziłeś mnie w pole. To teraz szukaj innej trasy. Ja też ja wiem, Kajo już jest. Zawróć. Nie, zawróć, tylko trzeba jechać za nim. No, znalazł drugie. Asfalt tu robią. Dobrze, nie robią. Bardzo dobrze. Autobana być. Ja. Minął.
zaraz będzie tu do punktu, no. Tego co tym autem jechał za mną, to też chyba nawigacja wyprowadziła w pole. No i jest już autobana bursztynowy. Czyli autobana, którą dojedziecie tutaj od Gorzyczek do Gdańska nad morze. Tutaj jest jako dwupasmówka, ale jest jeszcze rezerwa na trzeci pas. Fajnie się to tu prezentuje, na butel jak piorun. No to witamy w Gogołowej. Teren bardzo dobrze mi znany. Tu jakże już kiedyś godał, to na tej kępce mój tata i mój wujek jeździli na nartach. Tam widać Świerklany, tamte chałupy. A tam widać właśnie tereny bardzo dobrze mi znane. A mianowicie chałupa wujka, taty. Więc naprawdę to się nazywa brzegi tam, bo to są brzegi. Co ciekawe, ja jest jeszcze współwłaścicielem tego lasu, co tam jest, i jeszcze tu jest działka. Ja też jestem współwłaścicielem tej działki. Znaczy się bardziej spadkobiercą. Ale był czas, co ja był też współwłaścicielem tej chałupy. I też w zasadzie spadkobiercą, nie? Ale cieszę się, że w tym domu ktoś mieszkał. Bo jak miałby popaść w ruinę, no to byłoby bardzo nieciekawie. A tak to przynajmniej komuś służy. Taki oto wspomnienia z tym terenem związane. Zawsze tutaj chętnie wracam. I zawsze z taką sympatią patrzę na ten teren, na który żech przybywał przez prawie 34 roki. Do 2016 roku mieszkał tam. Właściwie do 2015, bo on przez pewien czas mieszkał w Wodzisławie Śląskim. Właśnie jak już był chory, w domu w Wodzisławie Śląskim był. No ale tak to mieszkał tutaj właśnie w tym domu. No a teraz mieszkał już tam gdzieś razem z tatą, swoim tatą i moim, od którego od którego już nie ma 20 lat. Wśród nas tutaj wujka nie ma 6 lat, a taty mojego już 20. Taką to smutną historia, no ale żywot bywa taki przewrotny i nic na to nie poradzimy. Dobra, no to jadę dalej. Cóż, trzeba wracać. No i wyjeżdżam już z Gogołowej do Jastrzębia zaś. Ja będę wracał na żelazny szlak rowerowy.
Kawałka z Osiówki. Jadę już szlakiem 13Z. To jest szlak z Rybnika do Ustrunia. Jego w całości przejechany. Jest film na kanale. Także możecie obejrzeć. Ten szlak nie zakrudzi tam kaj. Ten rejon kaj opuścił żelazo szlakowe. W zasadzie też powinien być taki żelazny szlak rowerowy, bo też jadymy pod Dolnym Torowiskiem. Szlak idzie prosto. No, to proszę polskość, zawsze polskie, nigdy śląskie, ja już na pewno. Zawsze śląskie, nie zawsze polskie. Ja szybkie. Ostatnio w tym lesie tutaj buszkraftowy jeździł. Pozdrawiamy buszkraftowego. Chłop z Włodzisławia Śląskiego. Ale nie go do początku. Szkoda. Za chwilę opuszczę ten szlak. Mieście Z z Rybnika do Ustrunia i bardzo dobrze, że żeś go wybrał, bo przynajmniej prowadzi do tego miejsca. Jakiś łącznik tutaj się będzie. I zdaje się, ten łącznik jest teraz w prawo. Trochę roweru dodał film, o proszę. Pozdrawiamy Krzyśka z kanału Trochę Roweru. Właściwie to pana Krzysztofa. A i to był ten łącznik, ja? Dobra, no to opuściliśmy szlak 13Z, Rybnik Ustruń, który mi przejechany oczywiście. Pozdrawiamy Trochę Roweru. Bardzo fajny kanał. Oglądajcie, naprawdę gość fajnie godo, a i też dzięki niemu część moich rajzów powstała, bo pokazuje bardzo fajne tereny. Był też nad Zalewem Goczałkowickim niedawno, także oglądajcie jego filmy, naprawdę świetny kanał. Jechał Kajsi z Bieszczad do Tatrów i do Chałupy. Naprawdę super wyprawa, super rajza. A my wracamy do mojej rajzy. No i za chwilę podobno będziemy na żelazny szlak. O, ale zatrzymał. Oj, ostatnie ulewy to się nieźle dały we znak w tej drodze. Jak tu jest wiele. No ale nie trzeba tu woda zarzać. I mamy żelazny szlak. I to był super pomysł, wybrać dojazd tamtym szlakiem. Troszkę w tym miejscu powielamy trasę. Jechał kajak do auto. Tak
góry tutaj. Rafi za kotem poleciał. Nacisnęmy na tarpin. Tutaj akurat oba te warianty, stary i nowy, się pokrywają. Po karbinie na tym odcinku. Chociaż tam w karbinie w pewnym miejscu jest skrót. Ale ja tam po skrócie nie pojadę. Boczył żelaznego szlaku, no ale zaraz wam pokażę czemu. Ten temat już był dzisiaj na tym filmie poruszany. Jeszcze będzie nie roz na innych filmach w przyszłości. No muszę sprawdzić, czy tu mój kolega jest. Czy on tu nadal stoi, przekona mnie. Jakiś auta tu jeździły. Mam nadzieję, że mnie tu żadna zmija nie harnie. Pan Wojtek pewnie już się zastanawia, jak ogląda ten film, to się pewnie zastanawia, o co chodzi. Na pewno nie o pieniądze. Jak ktoś ogląda moje filmy, to na pewno wie, o co teraz chodzi. Ja już nawet widzę. Szybki taki, także drugi. Jest tu ambonka. No i oczywiście, jak już ktoś widzi tyle razy, że chce szukał, jest prusko-austriacki, jest i lariszowy słupek. Fantastyczna sprawa. Tak, tak. Tu była granica stara. Blisko austriacko. Jak ja szczędzę w granicy z Żydowicami. Jest, jest. No tak i teraz mamy koniec tego szlaku na tych torach dawnych. W Zebrzydowicach. I tam jest szlak na Karwinę. No ale jeszcze musimy wam pokazać pewną alternatywę. Ten żelazny szlak. On idzie, ale jeszcze ta inna. Tu przed nami widzicie nasyp kolejowy. Dla rowerzystów zachęcało. Widzicie, mamy kolejną wersję szlaku. I teraz mi skręcę w lewo. I teraz tutaj się nic nie zmienia, bo ten szlak on idzie, zaraz będzie skręcał w prawo i powiele w pewnym miejscu ten szlak. Tutaj po tym wiadukcie, że przed chwilą przejechał, tam jest nad nami szlak,
A ta alternatywa idzie teraz tu, w prawo. Powiem wam tak, że jak się zaczyna śmieć, to robi się już coraz to bardziej zima. No i trzeba było się odbyć. To może trochę przesadzić z tym obraniem, ale będzie jeszcze zimniej dzisiaj. No i za chwilę zajdziemy na ten szlak. Na tym odcinku zaś powielim szlak. Pokazałem ten króciutki wariant. W zasadzie on nie ma większego znaczenia, ale jakby ktoś na przykład jechał z Zebrzydowic, no to może kierować się główną drogą w stronę czeskiej granicy w Martowicach Górnych i wjedzie na szlak bez problemu. Jak uwidzi wiadukt, no to wiadomo, nie? Dobra, no to cisniemy na Karwina. No i tym razem już jadymy na Karwina. Zobaczcie, wieczór się zrobił, to kurczę pogoda idealna. Nie rzeźba. Nasypy szły dalej. Oni tam już potem wchodzą na Sztreka. Na Zebrzydowice co idzie. 80 km ciężko, no proszę. Nieźle. Jest dobrze. Jeszcze z 10 wyjdzie. A zmęczenia nie czuję. Nic mnie nie boli. Zmęczenia nie ma. Jest ok. Karwina to zimno. W parku Bożeny Niemcowej w Karwinie. No i zobaczymy, jak to tu idzie. No, teraz w prawo. Ale znakowanie fatalne. Nie ma znaku. A jednak za chorą był. Tyle razy tu jestem i zawsze porównuję. No i w tym miejscu kończymy przygodę z żelaznym szlakiem. Definitywnie kończymy ta rajza. Jest matura, nie proszę. Kandyduję w wyborach tutaj w Czechach. Po czesku wybory to oczywiście wolby. A już kończę swoją rajza. Jest tu moje auto pod Uniwersytetem Śląskim.
i cóż, nie pozostaje mi nic innego jak tylko się spakować do tego auta i powiedzieć wam, że szybcie się i do zawsze.